Witam kochani, robimy dzisiaj żurobarszcz z tego właśnie mieszanego zakwasu. Zaczynamy od podgotowania warzyw, no żeby taki uzyskać bulion warzywny. Dodamy do niego kawałek wędzonego boczku. Mam tutaj 2,5 litra wody. Wrzucam kawałek wędzonki właśnie. Pasternak. Jedna mała cebulka. Troszkę selera naciowego. I jedną marchewkę. I oczywiście 2 listki i 3 ziela angielskie. No i do tego dam mniej więcej jak na razie 2 takie połóweczki soli. Ale kochanie, powiedziałaś selera naciowego, a to jest chyba korzenny. Przepraszam, pomyłka. No, po to ja jestem tutaj do pomocy. Tak, przepraszam, pomyliłam się. Pogotujemy to jakieś 30 minut do miękkości właśnie warzyw, żeby uzyskać bulion. Dopiero dodamy resztę, a mamy tutaj jeszcze wędzoną kiełbaskę, 2 takie i biała kiełbaska. Nasza, swojska. Swojska, tak. To za chwilę dodamy, jak się to ugotuje. Wszystko gotowało się 40 minut. Teraz wyjmujemy wszystko. Tego boczka to bym skrupał. Użyjemy tylko boczuś, to reszta już nie będzie nam potrzebna. Są 2 kulki, bo chcę... 2 dałam kulki ziela? 3, jest trzecia. Wszystko chcę wyłowić, żeby zostawić czysty tylko bulion. A, nie ma już nic. Czyściutki bulion. Teraz do tego bulionu właśnie wkładamy wędzoną kiełbaskę. Ona jest jeszcze lekko podmrożona, bo akurat mieliśmy mrożoną. 4 kawałeczki i 8 drobiowych kiełbasek naszego wyrobu. Dokładnie. No i będziemy gotować około 30 minut, bo kiełbaska była tylko 5 minut parzona, także musi się dobrze ugotować. I na razie nic nie dają. Gotujemy 30 minut. Kochani, minęło 30 minut. Kiełbaska się pięknie ugotowała. Teraz muszę ją wyjąć, bo będę ją później kroiła na plasterki. Ale musi mi przestygnąć. Także wyjmuję. Pachnie pięknie. Udała nam się ta biała kiełbaska. Jest pyszna. Będzie pyszny żurek. Wygląda, że jest tego dużo, ale to będzie jadło 5 dorosłych osób. Jedna mała osobka. Jedna mała osobka, dlatego tak delikatnie będę doprawiała. No i teraz do tego dodamy odrobinę. 2 ząbki czosnku miałam. Dajemy czosnek. Majeranek. No nie dawałam majeranku, zawsze dajemy majeranek. To ścieramy w dłoni. No i żurek, żurobarszcz. Oto nasz żurobarszcz, który wymieszałam. Muszę połączyć właśnie płyn z tą mąką. I wlewamy, ale wlewamy połowę. Tak, docenimy smak, bo nie chcemy za mocno, żeby był za mocno kwaśny. No i od zagotowania 5 minut będziemy próbować i pokroję kiełbaskę, wszystko tutaj dodam. Kochani, dodałam jeszcze łyżeczkę chrzanu i jeszcze trochę właśnie zakwasu. To troszkę było tak, że brakowało. Pokroiłam teraz kiełbaski i wkładamy. Pokręcana. Opa! Opa, uważaj. I nasza drobiowa. No i jeszcze odrobinę majeranku. Na sam koniec. Majeranku dużo może być. Tak, to zawsze można dodać. Dodaliśmy tylko odrobinę pieprzu, soli nie dawaliśmy, bo dosyć jest słonawe. No i pogotujemy jeszcze z 5 minut i wyłączamy. Można dodać śmietanki, jak kto lubi. Może dodamy odrobinę śmietanki. No zobacz. Teraz pogotujemy 5 minut. I kochani, nasz żurobarszcz gotowy. A podamy go z ziemniaczkami gotowanymi w całości i z jajeczkiem na twardo. Smacznego, kochani, zdrowych, wesołych świąt. Wesołych świąt, kochani, od gotowania na rauszu. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.